Witam serdecznie, moim gościem Jakub Leśniak, Stal Budna Wojowa. Witam Państwa. Wygrywacie, Kuba, między innymi też między Twoim interwencją i chciałem zapytać, czy miałeś już styczność kiedykolwiek z pozycją bramkarza? Ani razu. Debiutujesz. Raz się to zdarzyło, dokładnie tak, debiutuję. Jakie uczucia, jak wrażenia? No bardzo dobrze, miałem ręce pełne roboty. O, piękne, Pała czarne. Paweł Syruga, możesz się nie kurować, bo godnie Cię zastąpiłem, więc... Także Paweł, spokojnie siedź na dupie. Mamy następcę. A jeżeli chodzi o trudności, widziałeś jakieś trudności, czy dość ten mecz przeszedł, tak powiedzmy, na gładko? Znaczy, no jedna i druga drużyna nie mieliśmy zmian w ogóle. U nas była tylko jedna, Konrad, a tamta drużyna bez zmian, więc no na pewno kondycyjnie było ciężko. No i niewykorzystane sytuacje. Mieliśmy dużo sytuacji i to się później zemściło. Tam moje dwa głupie podania tak samo. W środek pola zakończyły się kontrą i niestety strzałem na moją bramkę, co skończyło się ostatecznie golem. Skąd taka decyzja i kto zadecydował, że ty lądujesz dziś na bramce? Drogą losowania. Nikt się nie zgłosił, więc podjąłem rękawice, że tak powiem. Drogą losowania. Fantastycznie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, jak się drużyna przeciwna zaprezentowała? No przede wszystkim charakternie. No, grali bez zmiany, więc chłopaki walczyli do końca. Poczuli krew, kiedy nam strzelili drugą bramkę, poszli za akcją. Potem znowu strzelili nam trzecią bramkę i już było tak niebezpiecznie. Na szczęście tam młody mój brat strzelił i lekko się uspokoiliśmy. No właśnie, też twoja postawa bardzo godna, bo walczysz z swoim bratem, można powiedzieć. Oczywiście fair play. O statystyki indywidualne. Dzisiaj odpuściłeś, broniłeś, a brat mógł odskoczyć. Trzeba przyznać, że Kamil też w dobrej formie, jeżeli chodzi o statystyki strzeleckie w tym sezonie. Głodny gry, widać to po nim. I ostatnie pytanie. Gdybyś miał kolejny raz bronić, wróciłbyś na bramkę? Oczywiście, że tak. Ale wolisz grać w polu? Nie, no to zdecydowanie. 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 Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.